Chwila prawdy. Uff. Ja. Tak. Hej, cześć, mam wszystkim ludzie z tej strony. Rodaka, to jest vlog z rączki. Jak tutaj pewnie już widzicie, widzicie tutaj mój komputer, tutaj tam mafię Wiedźmina, WOŚP, ale to tam nieważne. Tak, miały dzisiaj się pojawić całe 4 odcinki, a nawet więcej, jeżeli dałoby mi radę się udać nagrać z mafii właśnie. O, właśnie z mafii, ale się nie udało, ponieważ mój komputer odmówił mi posłuszeństwa w połowie nagrywania drugiej części. On po prostu się wyłączył, znaczy wyłączył się już wcześniej, ale myślałem, że to po prostu jakieś tam zwarcie było, bo burza u mnie akurat, znaczy taka burza, no po prostu takie deszcz bardzo mocno zacinał, myślałem, że jakieś drzewo się przewróciło, czy coś, jakieś zwarcie. Zacząłem nagrywać mafię, pierwszy odcinek zdążyłem nagrać, zdążyłem wrzucić, co widzicie tam, ten 10, tak? 11, podczas nagrywania 11, niestety już mi się nie udało, komputer odmówił posłuszeństwa, wyłączył się i tak działał w takim bezruchu przez od 16, jest teraz w pół do 8, no to kilka godzin i po prostu już nie zdążę dla was nagrać więcej mafii, a chcę też nagrać sobie materiały na jutro, ponieważ no jutro nie wiem, o której wrócę ze szkoły, nie wiem, jakiej będę kondycji psychicznej, a chcę też nagrać dla was na jutro Mafię, Rimworda i Saints Row. Zatem tak, dzisiaj już mafii nie będzie. Ja wam bardzo dziękuję za ten maraton, który sobie zrobiliśmy w ten weekend. Mam nadzieję, że podobał wam się, bo napierdzielałem tymi odcinkami jak tylko mogłem. No niestety już się komputer poddał pod koniec. A szkoda. I wiem, co było przyczyną i przyczyna została już, że zostałeś po prostu wyleczona, tak? Przyczyna została zdezintegrowana, już wszystko, komputer działa, już mu nic nie jest, nawet nic nie słychać, jak coś buczy, więc wszystko jest git. Problemem był zasilacz i przeciążenie zasilacza. I to tyle. W sumie tylko tyle. Wystarczyło odciążyć trochę zasilacz, trochę go tam wyczyścić z kurzu i tego typu. I wszystko jest git. Wszystkie testy wydajnościowe, jakie tam sobie zrobiłem, to były... przeszedł pomyślnie. Dobra, materiał ma 2 minuty i 30 sekund. Nie wiem, co ja mam tu wam jeszcze powiedzieć. Powiem tylko tyle, że napiszę, czy takie maratony wam się podobały. Może mam robić ich więcej, chociaż naprawdę... Szczyt wytrzymałościowy tutaj osiągałem, moje gardło jest, było, myślałem, że będzie bardzo zdarte, ale jednak nie było, zatem jest dobrze. Moje gardło jest już przyzwyczajone do takiej ciężkiej roboty, te infantylne żarty, Patryku. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, bo trzymam telefon w pozycji tam, gdzie on ma mikrofon, więc nie wiem, jak to bardzo dobrze będzie słychać, ale chyba będzie dobrze. Dobra. Czy coś mam jeszcze wam powiedzieć? Chyba nie. Jutro jest mafia o godzinie 15 i to będzie prawdopodobnie tylko jeden odcinek. Zobaczy się jeszcze, czy będzie więcej. Nie wiem. Poinformuję was na mojej grupie na Facebooku Rodacy Rodaka. Kliknijcie sobie tutaj w adnotacji albo w opis. Pamiętajcie, żeby tam mnie zasubskrybować i tam lajkować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W sumie nie wiem, czemu ja to powiedziałem. Takie przyzwyczajenie YouTube'owe. Dobra, jutro Rimworld o godzinie 18, o godzinie 20 Saints Row, o 15 będzie Mafia, jedna, ewentualnie o 16 będzie druga, ale to jest niepotwierdzone info, jeżeli zdążę to nagrać, jeżeli dam radę nagrać Mafię, to będzie Mafia, dwa odcinki jutro. A zresztą napiszcie, czy chcecie dwa odcinki, czy mam się wysilać, czy nie. To tyle tego infovloga, i tak już jest za długi, do zobaczenia, papa, przepraszam was, że tak wyszło. No chciałem, żeby było te 14 odcinków na dobre zakończenie maratonu. Nie wyszło, wyszło 10. No, to nie jest chyba jakiś taki zły wynik, co? Postarałem się troszeczkę. Dobrze, zatem dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, pa, pa.